Z jednej ze starych, oryginalnych małych grafik powstał wielkoformatowy wydruk, a na gości czekał album podsumowujący jego dorobek malarski. Płótna Jana Bociągi podziwialiśmy już nieraz na wystawach w Świnoujściu. Tym razem Andrzej Pawełczyk z Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej MS44 postanowił odsłonić mniej znaną część jego bogatego dorobku. Pijmy czerni każdego dnia to tytuł ekspozycji, której wernisaż w sobotę 19 listopada przyciągnął kilkadziesiąt osób, w tym władze miasta z prezydentem na czele. Bohater wieczoru był szczęśliwy, że mimo chłodu goście dopisali. Cieszę się bardzo, że w tą pogodę taką paskudną mogliście przyjść tutaj do tej galerii, która jest wyjątkowa, bo prowadzona jest przez wyjątkowego gościa, który po prostu wybiera, pokazuje to, co najlepsze. Mówi, że podpatruje, że najlepsze. Pokazuję dzisiaj, witam jeszcze serdecznie również moją rodzinę, która przyjechała. Jedni przyjechali z Gdańska, drudzy ze Szczecina. No i wszystkich Państwa tutaj obecni. Witam oczywiście również prezydenta z małżonką. Zaprezentowane na wystawie prace powstawały od końca lat 60. Zdaniem Andrzeja Pawełczyka rysunki Jana Bociągi niosą wielką artystyczną wartość. Ta wystawa ważna jest z drugiego powodu, ponieważ pokazujemy tutaj prace, które Jan Bociąga tworzył równolegle z pracami malarskimi, z których jest głównie znany w Świnoujściu na Wyspach, czyli z pięknych częściowo abstrakcyjnych pejzaży wywodzących się z nurtu koloryzmu, kontemplacyjnych, spokojnych, ale bardzo umiejętnie opisujących rzeczywistość. Natomiast tutaj mamy rysunki, grafiki, bardzo rzadko pokazywane, jeśli w przypadku niektórych w ogóle, które wyrastają z nurtu nowej figuracji, takiego nurtu, który pojawił się w latach 60., a później ponownie w latach 80., który był oparty na opisywaniu ludzkiego życia poprzez formę biologiczną, poprzez dramat kreski, poprzez natur graficznych form. Grafiki Jana Bociągi to mocny kontrast dla rozedrganego kolorami przedświątecznego miasta. Na pewno warto jednak na chwilę zanurzyć się w czarno-białym klimacie tych nietuzinkowych prac.